Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Warty Poznańskiej KSM Katowice. Są z nami trenerzy obu zespołów, pan Rafał Górak oraz Maciej Borowski. Jako pierwszego oczywiście o podsumowanie tego spotkania poproszę trenera Góraka. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo cieszą nas niewątpliwie punkty, to jest drugi nasz podrząd też wyjazdowy, gdzie możemy się cieszyć z pełnej puli. Zagraliśmy, wydaje mi się, stabilne, solidne zawody w każdej formacji, także ja jestem bardzo zadowolony z postawy drużyny. Tak jak mówię, cieszy mnie to, że te dwa pierwsze spotkania zakończyły się zwycięstwem. Dziękuję. Drugie spotkanie przegrane. Święta za dwa tygodnie, zespół sprawił dwa prezenty przeciwnikom. W zasadzie w drugiej połowie, poza sytuacją, w której oddaliśmy piłkę przed polem karnym i napastnik zdobył gola, nic wielkiego się nie działo. Później GKS skupił się na dobrym ustawieniu, przesuwaniu na własnej połowie, dowiózł wynik do końca, wygrał mecz. Gratuluję trenerowi, życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach, a my od poniedziałku zabieramy się do pracy i przygotowujemy się do meczu ze Stominem. Dziękuję, czekamy na pytania do obu trenerów. Pytanie do trenera Borowskiego. Panie trenerze, co pana bardziej martwi, to, że drugi raz przegraliście, czy to, że nie potraficie strzelić nawet gola? Martwi mnie to, że nie mamy punktów. Czy punkty macie przewagę nad strefą spadkową, powiedzmy? No to martwi mnie to, że nie zdobyliśmy punktów. Panie trenerze, a czy nie brakuje w zespole trochę wiary, bo przy stanie 0-0 gra była wyrównana i były sytuacje, ale jak już straciliście gola, to bardzo ciężko było coś stworzyć. To jest młody zespół, który dopiero buduje swoje morale i tak zareagował, będzie na ten temat rozmawiać i spróbujemy to rozstrzygnąć po analizie wideo.